To ty tak szlifujesz? A powiedz, a ty masz to 450, nie? 250. To jest 250. Daję radę. A czemu nie wkłada? Po co? Po co? Miejsce na przyczepce nie było. Aha. We doktor. Valentino. Kurwa, nasz wirowni. No to dawaj. Co? Bierzesz tego? No, wkłada. Trzeba ten, bo on tam się wspina i nie może. Tak? Kurwa, nakłada go załatuje zaraz. Umarł tu pod wódkę. A 250? 250 podjechałeś, Łukasz? Ten główny tutaj no. Z boku? No, ten wjechałem. Aha. Tylko rozpęd strój do końca i... Aha. Redukcja do góry na 2 i da radę. A to wjeżdża na ludzie. Pewnie. No słuchaj, tu masz stacyjkę po prawej. I tu masz niebieski guzik. Tylko sprzęgło wduś. Wduś sprzęgło i tu masz niebieski guzik. Kurde, się wywalę na tym, bo dawno nie jechałem motorem. To nie tak, ciężko się tu motorem jeździ, jak nie wiem. Ja pierdzielę. Nie będzie lekko? W glebie tutaj motocyklem enduro opy, no się tam nabija pewnie ze mnie, że nie mogę zjechać. Ciężko się jedzie. Zapomniałem po prostu. O. Dawno nie jeździłem motocyklem. Walczyć trzeba jak cholera. O, jeszcze zgasł mi. O kurde.
się zmęczyłem. No ja też, kurde, ale łatwo idzie fajnie. Fajnie, nie? Ale tak bym z pół godziny pojeździł, to by dało radę, nie? Pewnie. Siema. Ja. No zagra nie da się. Nie da się. Ale muszę te opony zamówić, kurde, takie te. To na piach, nie? A, po 1000 sztuk. No, kurde, ale muszę być, a taki teren to nie. A mam akurat tą presnelę, co? Jeździłem taki, tak? I to jest użyta? Na truja i na koło ci idzie i w ogóle... Kurde, o co tam wjeżdżał, na truja bym po prostu wjechał. Ten żółtym kładem, nie? Kurde, nie pamiętam, który to był. Żółty, to Krystian, wiesz? To wszyscy jeździliśmy. A czy Paweł i ja? No. Mega, fajnie. A ty planowałeś tu przyjechać? No, planowałem. A ty daleko to masz? 180, to kurwa, my 500. Kurde! U Kładomani żeśmy zostawili przyczepkę i na Mielnę żeśmy zaatakowali. Aha, aha. O. Mała imprezka w Mielnie i co? I rano trzeba było się rozbudzić i tu przyjechać. No. No tak to kurde, 500 to mamy 6 godzin plus 6 godzin, to my też rano trzeba. Ale były korki i miesiąc temu też nie wyjechaliśmy 6 godzin. Tak? No. A powiedz... KTM, który to jest rok? 19. Ja ci go nie oddam. No to biorę kłada. Nie, to nie, tak nie ma. No dobra. Taki odkaz. No, ale jeszcze ten. O kurde. Wiesz co ci powiem? Nie wiem co jest grane, nie? No. Ale po prostu tu masz za ślizgie to jest to siedzisko. Nie można go, wiesz, utrzymać jak chcesz go trzymać. Nie wiem dlaczego. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, ale ślizgie jest fajnie. Ślizgie jak cholera. Nie trzyma tak fajnie, no to nie było kombinowane, tak jak wyszedł. To... Ale wiesz co, za stówę są takie obszycia, możesz sobie sam obszyć. Otrzymałem kiedyś to CRF 450. No. A to stówkę... A to jest full cross. Tak, to jest crossowa. A to dlatego tak to się jedzie, bo endurakiem by było lepiej. Endurakiem by było, ale to też nie jest opona setka, nie? No jaka tu jest oponka? A no właśnie. A to masz 140. No ja tu pierwszy raz jak przyjechałem, to miałem 110 założoną. No to i tak za mała. To nie podjechałem. No. To jest dużo góry, nie? No na to trzeba spróbować. Wiesz, to tą czy nie? Tą podjechałem, no. No. To teraz kolejna ciebie. No to jest najcięższe. No ty się rozpędzisz. No rozpodjowy. Trzeba próbować. No, żeby siary nie było. No, kurwa, przypał inaczej. Przypał inaczej. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.